zrobiłem? Co ty zrobiłeś? Siemaneczko, jestem Kapsa na 18. Ze mną jest... Alady na 18, siema. Dzisiaj cicho. Jedziemy sobie do... Nürnberg. Do Nürnberga. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nikt nie wie gdzie. W Niemczech. O tam. I ja sobie wierzę, wiozę sobie koparkę, a ty sobie wiesz co? Ty nie wiem, wiesz? Coś tam wsadzili, to wiozę, no nie? Pomidory. No to jedziemy, nie? No czemu nie? Ty prowadzisz. Jak nie, tak. Proszę bardzo, żółte światło jedzie. To jedłeś. Ale weto. Nie wiem, weto, ale jedłeś. No, dobrze. No. O. Ogólnie już chyba się, nie wiem, prawie miesiąc zbieramy na ten odcinek. Ale najpierw nam się nie chciało, później się byłem coś zjebało. Nie byłem zajęty, później miałem remont, a później się coś zjebało. A później znowu się coś zjebało. A dopiero teraz znowu działa, bo ten debil nie wiedział, jak to zrobić. Bo ten debil też nie wiedział, jak to zrobić. Ale to ja zadałem pytanie, jak to zrobić, a ty nie wiedziałeś. Ja zadałem pytanie, a ty się dołączyłeś. Ale to dzięki mnie napisał, jak to zrobić. No ja tu wracam po krótkiej przerwie, bo mnie to wyjebało. Jakiś ten. No i nie wiem. Znając życie i tak pewnie rozpierdzielę sobie całą ciężarówkę. No właśnie. I przy okazji moją. Jak to ostatnio było? Ja nic nie wiem, ja nic nie zrobiłem. No tak, to ja wiem. Ja ogólnie się wyjebałem z barierkę i wyleciałem 5 minut w powietrze. No i ogólnie do nagrywania tego odcinka zbieramy się już chyba koło miesiąca. Tak. No, coś by było to. Zawsze coś nie działało. A to mój dzień nie działało, a to się nagrywać nie chciało. A to ja miałem remont. A to do roboty się chodziło. A to się no. W ogóle nie chciało. Co tak sobie chciałeś? No. Ja jadę wolno, to ja jadę 65 na godzinę tylko. Kurwa 69. Jezu. Ale no. Mam nadzieję, że mój odcinek też wyjdzie z głosem. Tak. No do tej pory nie wychodziły, bo miałem coś nie tak. Mam nadzieję, że teraz się uda. No i ja chciałem jeszcze powiedzieć, że już 6 czerwca był rok, jak nagrywam na YouTube. A u mnie jakoś w listopadzie, także zaraz będę 2 lata. Nie? No. Nawet nie wyjdę na tym. Nie, na tym kanale 2 lata, bo ja to będę 3 lata pomóc. No. To jakoś teraz 3 lata będzie. To kurde. Nie było. Mój pierwszy film. Twój kot, który coś tam robił, już nie pamiętam. Ogólnie w szczególności podziękowania za ten rok należą się Adamowi, no Katwanowi, bo to jakby nie on, to bym nie zaczął nagrywać. A jakby nie on, to pewnie nie. To pewnie i tak bym nagrywał, i tak byś nagrywał i byś miał jeszcze więcej subów. No. I byś nie musiał, i byś nie musiał usuwać tyle filmów na kanale. I nie musiałbym jeszcze zawracać gitarę z tymi fejkami wszystkimi. Pięć FPS-ów ja nagrywałem.
Teraz ile masz? Teraz mam 20. Teraz 40. A ja mam słabszy lapka słabszego. A ja nie mam lapka. I co? No właśnie. Nie każdego stać na takie luksusy. Ja muszę grać na nich. Jawnik, daleko jesteś? No za to mam jeszcze. No domyślam się, ale się pytam, czy daleko za mną? Jakoś pół hektara. A, to dobrze. Ty uważaj, bo tu fotoradary są. 218 km do celu są fotoradary. Ile kilometrów? 218 do celu. A no tak. Myślałem, że do radaru. Nie, do celu. Tak ci mówię, wiesz. To tyle pewnie coś. Dobra, a aparat już minąłem, także... Teraz ciśniemy. Powrotem można... Póki nikt nie widzi. Można gaz w podłogę cisnąć. O, słyszę, ktoś na mnie trąbi jakiś. Melopeta. Jakiś cel. No mówię melopeta jakiś. No i co trąbisz tu w kolejnym... Co to brzmi jak jakiś... Wiesz co, weź, trzymaj się swojego pasa, bo ci wylaguje. To na znaczy, swoim tak... jadę. Przycina cię trochę. Nie patrz na mnie. Ja cały czas jestem na swoim. Kurde, na nowo jak jestem na twoim, to jedź swoim i się nie patrz. Dobra, to myka mocno. Mów mi, jak będę musiał skręcić. Skręcaj. Którą? W prawo. Które prawo? Czekaj. Jak masz prawą nogę, no to w tą stronę. A, dobra, już skręcam. No właśnie widzę, jak to skręcam. No skręciłem już. A nie, poczekaj, to ta noga jest prawa. Słomaszamy. A, no to już wiem. Dobra, to dobrze, teraz jest dobrze. Tak się gdzieś tak widzę. Ale i szczęśliwej drogi już czas. Tak. Szczęśliwej drogi już czas. No. No właśnie. Kolega jedzie. Kurwa rada. Pomyliłem te guziki. Człowieku, zamiast kliknąć F, bo mam na F. On może mi ostrzec, że tu radar stoi, że nie zapomniałem. A ja tak pod... Ja ten mam na F klakson ustawiony, no nie? A ja na myszce. I chciałem kliknąć to i kliknąłem D przez przypadek. I tak patrzę, kurde, zatrąbiłem mu, odbiłem z powrotem. I jeszcze patrzę, fotoradar jeszcze zdążyłem wyhamować przez fotoradar. Jest. No, bez... jedziesz tam za mną, bo... Jadę, czy... tylko trochę wolno. Ile jedziesz? 83. 4, 5. Nie tak cię uczyłem. Nie to żeby ten, ale możesz już się patrzeć w twoje prawe lusterko. Jak się patrzę w prawe lusterko, to nie widzę, jak jadę i później się rozwijam. Dobra, to możesz się patrzeć w sianą szybę. Słona siana. Słona siana. I tak się pomyliłem. Ty, ale żeś zemścinkę jakąś złapał dziwną i nie odskoczyłeś. Co? Nic. Ty tam gdzie było prawa? A, dobra, siana, dobra. Nie, jak leżysz na brzuchu, to od ściany. A jak na plecach? No chyba, że śpisz w nogach. No tak. Tak też może być. No to wtedy też od ściany. Tylko tej drugiej. Nie wiem, ja nie mam ścian dookoła łóżka. To ja nie wiem. Serio, no, ty masz tylko jedną tą ścianę w pokoju? Właśnie przy łóżku to tylko jedna. Czekaj, policzę. Ale cię przerwało. Nie, no,
Szychu. No, coś tam mówiłeś teraz, powiedz. No, że jedną ścianę mam. Na całe pokój masz tylko jedną ścianę? Nie, przy łóżku. A no. Ale naprzeciwko łóżka masz drugą ścianę. No widzisz. No w sumie. No widzisz? No? Tobie to wszystko trzeba jak... No jak nie wiem komu. No i gdzie wyjebałeś? Ja jedę powoli. Powoli. Ej, zostało mi 75 km do celu tylko. A mi 99. Co to tak szybko leci, ej? No właśnie, też tak patrzę. To za szybko leci, ej. Coś się zepsuł. No, no ej. Nawet nie zdążyłem rozrzucić ładunku. A ja nie zdążyłem się rozpędzić. Nie jedę 109. Rozwinąć skrzydeł. Szczęśliwej drogi, już czas. No właśnie, Adam, szczęśliwej drogi, już czas. Ach. Ach, ta lekcja. Ty, bo ja już ten, nagrywam 10 minut, poczekaj. A ja dopiero 9,5. Zaraz pewnie coś przypierdziela, bo zminimalizowałem, a się nie zatrzymałem. Dobra, wracałem po krótkiej przerwie, już jestem z powrotem. No. Nawet nic nie przypierdzieliłem. Kurwa, przegapiłem 69 km. Bo ja tu pas muszę zmienić. Musimy powtórzyć nagranie. I ja też. Czekaj za mną. Jadę powoli. Jak ja ci tam dogonię, to jak cię stuknę w twój ładunek, to jeszcze na minut wyjdziesz. 64 na godzinę jadę tylko. Czekaj, gdzie to się będzie? A, prosto i... Wsiano. Wsiano. Prosto, prosto. A i tak skręcisz, a i tak skręcisz w słomę. Już mam tytuł na odcinek. Taki? Samo słoma? No. Ja dam siano słoma, a ty sobie daj słoma siano. Przecież debilu, najpierw się zbiera siano, później słomę, później znowu siano. A jak się słomę szybciej zetnie, to na tym się słomę bierze. Jaki debil. Ciekawe, kto mnie pierwszy pokos po żniwach. Rolnik za 2 zł. No jak trawa urośnie, to się tnie. Czasami. Ja pierdolę. No na serio, nie to... No to wtedy jest potra. Jezu, ja pierdolę. No i przyjebałem. To było celowe. No i wszystko przez ciebie. Też mnie załamał. Aż tak mnie załamał. Ale aż tak. Co to załamał. Zrobiłeś? Nie pytaj. Nie pytaj, ile ty. Prawie się wjebałem. No właśnie. I ten, ja bym tego znowu młotkiem nie klepał. Jak młotek nie działa... To weź większego. No właśnie. To weź większy młotek. No szybciej jedź, bo ja hamulcy. Ja nie mam napędu, no i co zrobisz? No to pedałuj szybciej tam. Nogami, tak jak za Flintstone. Coś słabo pedałujesz. Nie, kurwa. Ja pierdolę. Musiałeś we mnie jebnąć i przez to ja jebnąć. Ja lewym pasem. No, ale we mnie jebnąć. Nie, to ty wychajesz na mnie. Tak. Jas. Ty tak woli jedziesz. No, bo mnie... Nie po prostu... Ja nie wytrzymuję z tobą psychicznie. Rozumiem. No i odmawiałem posłuszeństwa. Jak tu pedałować? Ręcami chyba. Ale ja mam ten taki biegowy. Ej, ja wiem, bo ty masz silniczek i silniczek ci pedałuje.
Ja tam mam kota w środku na takim kółeczku, jak przy chomyczku. Wykorzystuję nielegalnie koty. Handel żywym towarem i te sprawy. To jednak nie są pomidory. Cicho, bo się wydaje. Nie bądź jak Mike Bohun. To są pomidory. A kto to jedzie? Przyjaciel nasz. Co ja go nawet pierwszy raz zobaczył. To jest mój przyjaciel. Jak to się czytało? Czekaj. Berg. Jak to się czytało? Nürnberg. Uczymy się niemieckiego przez 9 lat. Nie przez 5 lat. Piąty lat. Pewno? No tak. Szklaty. Uczymy się niemieckiego 5 lat, a do tej pory ja nie potrafię powiedzieć ani jednego słowa po niemiecku. Scheiße. O, Scheiße. Aladdin. Scheiße, to jest katka. Butem w mordę, aleluja. 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 I tak. Ciebie. Ty, bo ja tu skręcić miałem. No jak nie, tak? Nie mogłeś wcześniej tego powiedzieć, no bo to? Myślałem, że ty wiesz, a ty nie wiesz. Ja się nie znam na GPS-ie. Jak uwierzysz, to uważaj, bo tutaj wystaje. I żebyś ty we mnie nie pierdolił. To się schowaj, bo ja tam jadę. No dobra, jestem już na... bez końca. No, ale mi to skręciło. Człowieku. Boże, czy tutaj... Ja w tu nie wierzę. 24% kolizji. Co ty pierdolisz? No ciebie. No jak 20... mnie, jak ja jestem bez kolizji? No, a ja... U mnie pokazało, że ty masz kolizję i chuj. Hugo. Kołącaj, chuj. A taki Hugo. No i ja już. Doskonale? Tak. What the fuck? 45 tysięcy. Wow! Ile ja, bo ci pierdolę. No to ja jadę przepierdzielić wszystkie pieniążki. Na kurwy? Nie na kurwy. No dobra, no może trochę. Dobra, koty już prawie dostarczone. To znaczy pomidory? Pamiętaj, to są koty w przebraniu pomidorów. To nie wadzę, to nie koty, to pomidory, które miał są. Wow. Wziąłem dealera ciężarówki Volvo. Gdzie ty jesteś? No, no, coś tam był. Ej, ja jestem w Pradze. Ja piję. Dobra, to by było na tyle, ja już kończę, siema. Siema.